Zaczynamy sobie odcinek Bitewką na skrzyneczki z Tiger Tufami. Witam was bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku z CSGO Skinsa. 2700 zł koszt takiej bitewki. No i liczymy oczywiście, że tego karambita Tiger Tufa na 3% uda nam się dzisiaj ustrzelić. Bo ostatnio no te skrzynki tak coś, no nie chcą ze mną współpracować. W sensie no wczoraj poleciały dwa bajonety Tiger Tuf. No ale no to nie jest karambit jednak mimo wszystko, tak. Tutaj i samo trafia M9 Tiger Tuf. No jakby tu spadł dla nas karambit, no to tą bitwę udałoby nam się wygrać. Zobaczmy, dwie skrzynki. No i cała nadzieja w tej ostatniej. Zobaczmy, czy nam się uda do tego wrócić. No jest niestety Huntsman. No i bitwa przegrana. 6 koła. Przeszło mi niestety koło nosa. Próbujemy oczywiście dalej. Ja oczywiście przypominam ci o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, sub z dzwonem, łapę w górę pod filmem. Komentarzyk oczywiście napisz. Dołącz na Discorda, no i użyj oczywiście kodu Kroxy na CSGO Skinsie. Jak są pełne, ale tym jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny, zielony plusik, o tutaj, w prawym górnym rogu, no i wpiszesz oczywiście kodzik Kroxy przez 2x, zdjęcie on 10% więcej do każdej wpłaty, możesz oczywiście kodu dowoli używać, no i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników. No póki co, dwie skrzynki za nami, poleciała jedna kosa, jest to oczywiście underdog, więc liczymy na jak najgorsze skiny. No i chyba wykrakałem, co? Doppler face 2 niestety dla nas. Okej, okay, no Alex też tutaj trafia. No jakby i samu jeszcze coś tutaj ustrzelił. No zobaczmy, ile one będą kosztować. 1600, ostatnia skrzynia ametyst. I zobaczmy, czy uda mi się tego wrócić. No niestety nie. No i znowu, kurczę, kolejna bitwa. Ile to było? 11600, stary. Znowu mi kolejna bitwa zrobiła na złość. Nie podoba mi się to bardzo, ale no ja się nie poddaję, tak? Mamy jeszcze 8 koła. Czy skrzynki z Howlem będzie dobra decyzja? Totalnie nie wiem. Jakby, kurczę, próbowałem ostatnio, no i się nie udawało, tak? Mam nadzieję, że dzisiaj się uda. Wrzucamy bota i samą. I zobaczmy. Nasza ostatnia szansa, żeby wrócić do tego filmu. Pierwsza skrzynia pusto. Zobaczmy jak dalej. Jeszcze 5 szans. Na M4 hole mamy to. Patrz to, stary. No i mamy, stary, 21 koła. M4-4 hole. W końcu. I nie, to jest żart. Patrz to. Drugi hole. Drugi hole, stary. Drugi hole. Trzy skrzynki, stary. Dwa hole. Ja nie mogę. 51 koła. Nie wierzę, stary. No, ja nie mogę. Co tu się wydarzyło, to ja nie mam pytań. 55 tysięcy 700 zł w naszym balansie. Co tu się wydarzyło, to ja nie mam naprawdę pytań. Przypominam ci również też o konkursach. Dla osób, które wpłacają oczywiście z konek Roxy, po wpłacie masz szansę oczywiście, że wyskoczy ci taki prezent. No i oznacza to, że wtedy udało ci się wygrać któregoś z tych skinów. A aktualnie takie 4 tak piękne skiny jeszcze zostały. No i co, no stary, bank rozbity. Dwa hole trafiliśmy. No to był all in, stary. Jak to by się nie udało, no to by było riperinio totalne. Zostalibyśmy z niczym. No ale trzeba tu odcinek zakończyć jakąś dobrą bitewką, nie? Bierzemy underdoga, tworzymy taką bitwę na skrzynki Gemstone. No i liczymy oczywiście, że tą bitwę uda nam się wygrać. No ale musimy jak najgorsze oczywiście itemy dostać. No pierwsza skrzynia tak, no powiedzmy okej, okay, dała. Oj, tutaj Talon Lysam, to jest bardzo dobry drop dla niego. O to chodzi, no bo oczywiście underdog, no to liczymy na jak najgorsze itemy. Mam tutaj po Huntsmanie 2600 zł. To jest dwójeczka. Zobaczmy dalej. Bajonet dla Lysamu. Nie no, patrz, on ma już prawie 12 koła. To jest naprawdę gigantyczna przewaga. Na jego koncie jest Marble Fade, to będzie porówno mniej więcej. Nawet ten Marble Fade 800 zł droższy. No dobra, 4 skrzynki jeszcze. Patrz, kolejny bajonet. 2900, fantastycznie. No i ja nie wierzę, stary, żeby tutaj tą bitwę przegrać po prostu. No nie wiem, co by musiał się wydarzyć. Musielibyśmy jakiegoś, nie wiem, Shafaera albo jakiegoś Ruby trafić, żeby tą bitwę przegrać. No ale leci w tym momencie ostatnia skrzynia Gemstone. Mamy 9 koła przewagi. Tu się nic po prostu złego już nie może wydarzyć. Dziękuję serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Naprawdę giga profit w tym momencie. 73 tysiące złotych w moim balansie. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Elo!